Witam Polaków, rodaków, Słowian. Dzisiaj mamy tą grafikę i dzisiaj się skupimy na tej grafice, ponieważ ta grafika nawiązuje do tego, co mówiliśmy wcześniej. To znaczy nie w tej pierwszej części wstępowej, tylko w poprzedniej grupie filmów. Myśmy tam wylądowali już na ziemiach polskich, ale w sumie wyszliśmy spod tej wieży Babel. Zobaczmy tutaj. To jest wieża Babel, której graficzny obraz jest zrobiony na podstawie zeznania naocznych świadków, tych mieszkańców, którzy tam mieszkają. I ona ma w środku taki otwór. Nie? Tutaj są te drogi transportowe, które pokazują nam, że w ten sposób był materiał dostarczany dla tej budowli wraz z wzrostem wysokości tej budowli. I to jest właśnie tak. Ta wieża Babel znajduje się w zakolu Eufratu. Obecnie jest pod wodami Tamy Ataturka. To jest potężna Tama. Południowo-wschodnia Anatolia. A więc to fizycznie istnieje. Tak jak mówiłem wcześniej, pod lustrem wody właśnie tej Tamy, w miesiącu sierpniu, kiedy się reguluje wodę na Eufracie, wtedy się spuszcza, jest spust wody i wtedy ta wieża się wyłania. Natomiast, znaczy, to jest najważniejsze, tutaj zaraz dojdziemy do tego, bo tutaj też mamy Warszawę, też wieżę Babel, nie? Akurat gmach telewizji polskiej. Ale co tutaj, z czego zwracamy uwagę? Tutaj budowali kto? Buntownicy Nemroda. Ten, który właśnie był autorem, projektodawcą, znaczy projektodawcą to był zupełnie ktoś inny, ale mniejsza o to, on po prostu skoncentrował ludzi na budowie tej wieży. Natomiast i oni, ci budowniczowie, mieli pomieszane języki i oni stracili język oryginalny, ten polski. Natomiast tutaj mamy wieżę Babel, to jest gmach telewizji i to też projektowali buntownicy Nemroda. I jaki tu jest przekaz? To jest też wieża Babel. Jakbyśmy się nawet tak na upartego tutaj wnikli w tą konstrukcję, to tutaj kazałem jednemu panu sprawdzić, czy to akurat w tej wieży jest winda. W ten sposób byłaby na przykład 100% taka dokładność konstrukcyjna, ponieważ no tutaj pięknie, ładnie wygląda na to, że może być na przykład szyb windowy w środku tej wieży, ale tego nie wiem. Ale nam to jest niepotrzebne, ponieważ no my wiemy, że tutaj jest, w tej wieży była taki pionowy szyb i on był wypełniony freskami. Wszystko to jest pod wodą i zostało zniszczone obecnie. Ale jaki jest przekaz tych buntowników, którzy dzisiaj? Ci, co to budowali, to też są buntownicy Nemroda. I też z niepolskim językiem. A to, że oni tam mówią po polsku, to jest nieistotna, sprawa w tej chwili. Ale to jest przekaz, że z pomocą telewizji my będziemy realizować budowę wieży, takiego rządu jakby, który miałby opleść całą ziemię i żeby można było zrealizować te cele tych buntowników Nemroda, bo to są tylko na razie w tej chwili potomkowie tych buntowników. A więc widzimy, że tutaj w gmachu telewizji w Warszawie mamy też element taki, jaki mamy element w Turcji. A więc widzimy, że tutaj też są, też na ziemiach polskich przerzucili się buntownicy Nemroda. I oni mają, oczywiście posługują się dzisiaj językiem polskim, ale tak naprawdę oni mają ten ojczysty język zupełnie inny. To nie jest polski, oni się tylko tutaj urodzili, bo zostali wpuszczeni. Za czasów którego króla? Kazimierza Wielkiego, tak? No ja słyszałam o tym, że chcą w Legnicy ściągnąć z cokołu pomnik wdzięczności za wyzwolenie od hitlerowców armii radzieckiej, a na to miejsce postawić pomnik króla, którego to pobożnego chyba, który był pierwszy wpuścił. Aha, Żydów. dobrze. Pierwszego króla, który dał Żydom przywileje. Między innymi na przykład zabroniono oskarżać Żydów o trucie wody,
A wiemy, że to się dzieje do dziś. Nie? Dobra, czyli załóżmy, ogólnie tak znamy, że to był Kazimierz Wielki, ten, który wpuścił buntowników Nemroda, potomków buntowników Nemroda. A więc oni akurat postawili sobie pieczątkę firmową. Proszę bardzo. Jest dowód? Jest. No proszę, wierzę. No ktoś nie widzi. To jest niesłychane i to przypomina ten gmach Europarlamentu z Brukseli, który wcale nie jest parlamentem. Jest też odwrócenie w ogóle znaczenia słów, bo wiecie Państwo, że Parlament Europejski nie jest parlamentem i nazywanie posłów, tych deputy, posłami, to jest totalnie nadużycie, dlatego że oni niczego tam nie... To nie jest ciało ustawodawcze, Parlament Europejski. Ciałem ustawodawczym w Unii Europejskiej jest Komisja, Rada, a nie Parlament. Parlament jest po prostu tylko taki Hyde Park jakby. No dobrze. W porządku, czyli jakie tutaj mam z tego wniosek, z tego filmu? Czyli, że tutaj minęło tyle lat, a nic się nie zmieniło. Czyli buntownicy Nemroda nadal funkcjonują, zostali wpuszczeni do Polski ci buntownicy Nemroda i oni po sobie postawili tutaj pomniczek, taką pieczątkę firmową. Czyli praktycznie nic się nie zmienia, czyli to, co tak realnie widzimy, to jest jakby, można powiedzieć, że to jest... wojna religijna albo wojna narodowościowa, o w ten sposób. Czyli ci buntownicy Nemroda, którzy mieszkają na terenach Polski, oni w rzeczywistości, chociaż posługują się językiem polskim, w rzeczywistości mają inny język. O to jest najważniejsze. Tutaj w tym. Dobra, to wszystko. Dziękuję.